Siemaneczko, z tej strony Spokojny ja i witam was na kolejnym odcinku z MCK. Jest późna godzina, więc cicho mówię, jest 22:40. Tak, mam chwilę, więc oczywiście nagrywam. Więc tak, pokażę wam dzisiaj, co się zmieniło i odpowiem na kilka pytań. Takich, które mi zadajecie ciągle na PW, bo już jest masakra. Powoli. Dobra, zacznijmy od początku. Co się może zmieniło? Pobudowałem wieżę, a to zaraz. Pobudowałem trochę górę, a to też zaraz. I tak, rozbudowałem oczywiście naszą trawę, porobiłem ścieżki. Tutaj miał być enchant, ale dowiedziałem się, że enchant na wyspach nie działa. Tutaj zrobiłem ścieżkę do golemów, porobiłem sobie lampki. Taki szybki odcinek ogólnie, ale sorry. I obrobiłem golemy, chyba nie było ich obrobionych. Nie pamiętam, dobra, zrobiłem jaskinię. Nie pamiętam, co było na tamtym odcinku, bo jaskinia jako tylko wygląda, to jakieś skrzyneczki. Tutaj możecie sobie oczywiście zbierać żelazo. Pyk, 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 pyk. I idziecie sobie do chałupy. Tutaj jest skrzynka z żelazem. I najważniejsze pytanie. Co chwilę ktoś opróżni skrzynkę, opróżni skrzynkę. Nie opróżniam skrzynki. Znaczy jak potrzebuję żelazo, to biorę i... No stąd i... idę sobie robić, co potrzebuję z żelaza. Nie opróżniam skrzynki. To nie będzie zarobek, bo jest mało opłacana inwestycja. No. Jak potrzebuję żelazo, to przychodzę. Jak masz szczęście, to... możesz sprzedać. Aktualnie tutaj jest trochę wolnego miejsca, więc aktualnie możesz sobie sprzedać i żeby było fajnie. No, posadziłem parę drzewek, tutaj miał być enchant, ale enchant nie działa na wyspach graczy. Co jest dalej? Jakieś drzewka, baner kupiłem. Jak macie fajne banery, umiecie robić, to wystawiajcie na hub, będę kupował. Spawnery dodałem ze zwierzutkami, tym mam wilki, świnie, króliki, krowy i tam jeszcze oceloty gdzieś latają. Dalej, to jest góra, tutaj będą kaktusy, w tej górze schowana, no będzie taka w miarę wysoka, nie będzie to za bardzo wydajne, ale tak dla urozmaicenia. Kaktusy w trakcie budowy na razie nie ma, tak dla pewności, bo też miałem pytanie, że kaktusy nie działają. No, tutaj będą sobie kaktusy. Aha, skraftować rudę, bla. Nieraz tyle ludzi do mnie pisze, kolego. Potem ci odpiszę, ale aktualnie nagrywam, więc sorry. Dobra, co to jest? Tutaj muszę zrobić ścieżkę, jakieś lampki i tak dalej. To jest wieża, miała być wieża widokowa i czy to na wieżę wygląda, to nie mam pojęcia. Ale jakie to jako tako wyszło? Tutaj górę zrąbałem, ale tutaj jako tako wychodziło. Miało być takie średniowieczne coś, ale no. Dalej, są schodki w środku, jako to wygląda. Muszę sobie załatwić jakiś ładny texture pack, albo załatwić sobie, no, sorry za to całe, ale nie jestem przyzwyczajony do kamery ponownie. No znowu to samo. Jak to się nazywało? No to cienie i tak dalej, shadery. Dalej, schodki, tutaj ma się widoki, widokami. Tutaj wchodzicie na własną odpowiedzialność, oczywiście ja... Nie zmuszam was, muszę dać tabliczkę, że wchodzisz na własną odpowiedzialność. Jak spadniecie, to nie odpowiadam za stracone itemy. Od razu mówię. No, dobra, dalej coś się zmieniło. Posadziłem to, nie wiem czy to było w poprzednim odcinku, chyba nie. Posadziłem drzewa, robię sobie drewno i tak dalej. Melony, chyba je powiększyłem, nie wiem. Dałem światła, oświetlenie już działa. Powiększyłem je trochę, mam zamiar jeszcze je powiększyć w tą stronę. Trzcina była, ale się zmyła, gdyż... O, 20 litrów krówki. Nie wiem, coś mi ją zeżarło. I woda mi zamarza jeszcze w międzyczasie. To pewnie przez to, że woda zamarzała. Króliki spadają i mi tutaj sypią. Dalej, co jeszcze się stało? Tutaj się trochę rozbudowało. I tutaj chyba nic. Usunąłem, tutaj coś była, konstrukcja jakaś taka brzydka. Tutaj jest jak było, trochę zrobiłem sobie magazyn, jakieś tam segregacja. Stoniarki jak były, tak są. Ile dałem za te stoniarki? Nie mam pojęcia, policz sobie. Powoli to robiłem i jak kopałem, to zwiększałem ilość. Za dużo ich mam, bym musiał pylić. Jest ich 1,5 staka. 1,5 staka stoniarek to jest jakieś 96 stoniarek razy 4. Dużo. Ponad jakieś 350 tysięcy, coś około tego, za to dałem. Tak plus minus tam... Jak resztą nakopałem, to dobry drop nieraz był, ogólnie spoko.
Dobra, coś się jeszcze zmieniło? Chyba nie. To wszystko. Nie wiem, zobaczę ile to nagranie ma. O matko, już 5 minut. Coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze? Chyba nie. Ogólnie zamierzam tutaj zrobić taką wielką wyspę. Właśnie taką. Dirt ma być wszędzie. I żeby był ładnie taki las, jakieś domki, jakieś, nie wiem, zarabiarki i tak dalej. Zobaczymy jak to będzie. Na razie cinko. Mało dirta, wyliczyłem, że jakieś 400 steków potrzebuję. No ale to już inna bajka, nie? 160 na 160 to jest jakieś właśnie coś około 400 staków. Zaraz wam policzę. Kalkulator. 160 razy 160. Ruta się 2000. 25 tysięcy bloków. Czyli podzielić na 64 równa się 400 staków. Idealnie. No tutaj wiadomo odejdzie z 10 staków. No trochę odejdzie. Nie, no 10 staków może nie, ale trochę odejdzie. Tutaj trochę na tych blokach też podchodzi. Tutaj też podchodzi. No na budowlach podchodzi. Tutaj do góry też, no ale jeszcze ze 350 pewnie potrzebuję. Dobra, ogólnie jak zarabiać, jeszcze się pytacie, nie mam zielonego pojęcia jak zarabiać. Ja kopię kilofon 64, 64.1 i zbieram melony. Ze zebrania tych wszystkich melonów to tutaj mam jakieś 7000, tak plus minus. Muszę to powiększyć w tą stronę na pewno, mam zamiar powiększyć. Trochę się powiększy tutaj też, rozbudować. Jak jesteście na golemach, to mi właśnie melony rosną, więc jest fajnie. Jak chodzicie po mojej wyspie, czanki są załadowane i tutaj wszystko rośnie. Drugie piętro też mam zamiar zrobić z melonami. Trzcinę zlikwiduję, bo jest no za dużo, trzeba jej zbierać, a za mało hajsu się za nią dostaje. Melony rosną, powoli, ale rosną. Dobra, to chyba wszystko. Ogólnie pobiliście rekord na razie chyba mojego kanału, 40 coś łapek w górę, 60 komentarzy i 300 coś wyświetleń. Średni czas obejrzenia filmu to jest jakieś 30%, więc możecie się nad tym jeszcze trochę postarać. Fajnie by było. No, ten może będzie miał jakieś 40, fajnie by było. No ale wiadomo. No. Musi być ciekawy film, żeby było dużo, jak to tak, że tak powiedzieć, duża średnia. Co tam jeszcze w sprawie kanału? Ogólnie sorry, że nie odpisuję na PW, ale masakra, dużo ludzi do mnie pisze. Dobra, to chyba wszystko. Dzięki za obejrzenie. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Narka.